No witam serdecznie, kolejny wieczorek przede mną i za mną. O, będę naprawiał, słuchajcie, młoteczkiem, jak mnie wkurzy, ale na razie mnie nie wkurza, tylko miło zaskakuje. Naprawdę bardzo miło zaskakuje, bo nawet z kawałka porwanego drutu, że tak powiem, anteny na dachu, na dachu naprawdę nisko mam tutaj u ciebie ten dach. Mam DX-y, słuchajcie, i w tej chwili na przykład Stany Zjednoczone, Kanada. Zagadał, w końcu zagadał. Nie będziemy ciąć tych filmów, tylko taka krótka relacja z budowy radyjka. No niestety tutaj antena musi być podpięta, tylko że to akurat w tej chwili to żadna antena, tylko kawał druta, tak jak już mówiłem. No ale chodzi, po dostrojeniu modulacji jeszcze trzeba korektę zrobić na tym, na syntezie, ale czekam, bo ja mam kwarc 25 MHz w DDS-ie, a soft jest na 24, no i troszeczkę jest rozbieżność, ale 3700 ustawiłem idealnie i jak widać troszeczkę tutaj już kaszani, bo tutaj powinno być o tak, o. A jak widzicie jest troszeczkę odstrojone, na modulacji słychać. Jest mi głośniej. No, i muszę troszeczkę skorygować to. Dobra, zobaczmy co tu dzisiaj przytrzymać dłużej, to się cofnę na 3700, nie? Okej. Zobaczmy co tutaj, co pięć, przenaćmy sobie. Tu ktoś gada, trzeba się dostroić. Ekrany są jedynie na układzie wejściowym, na razie. Będę tutaj później zakładał jeszcze na, od spodu, od góry. Co tak ścichnie? Ten ARF jakoś tak głęboko działa. Zaraz może być trochę płyciej. No, trochę płyciej już i ARF tak nie tnie, nie? Naszły DX-y i Polaków nie ma. Praktycznie po złożeniu i po dobraniu jeszcze musiałem kondensatorki dobrać do bifo, nie? Dlatego tutaj takie mam rozwalone. Ale ogólnie jest ok. Szukam gdzieś to Polaków. Bye.
Tak, tak, to cały wieczór gadali. Bo można sobie dostroić radyjko. A w tej chwili to... O, zobaczmy jak będą te... Nie pika? Jest. No coś cieniutko. To jest 3535. No i tutaj jest właśnie ta końcówka z tą końcówką. No dobra, przelecimy jeszcze dzisiaj pasmo. Dla tych, którzy Cię nie interesują, to podzielny odcinek. Ja rozumiem wszystko. Ale dla tych, którzy, że tak powiem, mają zacięcie do radyjek, no to nawet tak prosty sprzęt, nie wiem czy on jest aż tak prosty, to jest, że tak powiem, no, kupa wiedzy. Ja wam tylko powiem, ile ja tutaj częstotliwości w tej chwili mieszam, żeby wydobyć z tych częstotliwości dźwięk. To krótkofalowcy wiedzą dokładnie, ile tych częstotliwości tutaj jest. Dobra, przewinimy sobie dalej, gdzieś tutaj ruskie było. QRM-y. Ruskich patrzę tylko o robotę. Znaczy, że coś pracuje, no. Dobra, jedziemy dalej. Do naszych. Ale QRM-y. No to, żebym wam pokazał. Czyżby koniec propagacji? No tak, 11 wieczorem. Oscar Bartosz Fajna.
jeszcze podłączymy taki zewnętrzny głośniczek, słuchajcie, bo dorobię do niego dodatkowe wyjście na jacka. Chcę zobaczyć, jak to będzie na tym głośniczku słychać, tak szczerze, bo jeszcze nie sprawdzałem. Zaraz zobaczymy, może będzie troszeczkę lepiej. Pewnie, że będzie lepiej. O, Rzym, Romeo. Żartuję. Troszeczkę coś jakby przesiewało tutaj z boku. Ale filtr tak wąsko, całkowicie fajnie się udał. Ruski zegar. Miodca nie ma miodca. Już ponad 50 lat pracuje pikacz. To teraz wam opowiem, niech on sobie gada. No, może X-y przeszli. Teraz wam powiem, ile jest częstotliwości w tej chwili tutaj mieszanych. Pierwsza częstotliwość generatora wewnętrznego AVR-a to jest 8 MHz. I troszeczkę zrobiłem taki ból, bo nie pomyślałem, bo 8 MHz ma AVR, 8 MHz ma moja pośrednia. Ale na razie jeszcze nie ma aż takich mocnych konfliktów i 8 MHz z kawałkiem ma bifo, nie? Także wewnętrzny RC to jest 8 MHz. To już powiedziałem tak, bifo, generator 8,2 no, kHz. Czyli 2,7 kHz dokładnie jest przesunięcie, żeby modulację wydobyć LSB, nie? Czyli tak, pierwsza częstotliwość AVR, druga BIFO, pośrednia 8 MHz, to już trzy częstotliwości, generator na syntezie DDS 25 MHz, to już cztery częstotliwości. I teraz tak, układ filtra wyjściowego zestrojony na 3,7 i tam odchyłka jest lewo, prawo, tam po te 200 kHz, czyli po prostu no, musimy tak wybadać, żeby tam od 5 z kawałkiem do 3,8 ten układ wyjściowy pracował. To już chyba szósta częstotliwość, która była ogarnięta.
przesunięcie na AVR-ze, czyli na DDS-ie, musimy zrobić częstotliwość, właśnie wpisać pośrednią i ustawić przesunięcie, no bo ja tutaj akurat jeszcze nie tak, no to tu już będzie tam siódma częstotliwość, którą trzeba było ogarnąć. I oczywiście każda częstotliwość to jest na przykład 8 milionów, czyli 8 mega. No 8 i 6 zer, czyli z dokładnością musimy to wszystko zrobić do 6 zer. Te wszystkie częstotliwości, oprócz generatora DDS-u i generatora AVR-a, nie? Oczywiście, no bo tego nie przestawiamy. I niby takie małe, proste radyjko, co? A na wyjściu musimy zrobić modulator, czyli filtr wyjściowy, który w granicach między 1 a 3 kHz mamy akustyczne już wyjście, nie? Czyli musimy zawęzić sobie górno i dolno przepustowy, żeby to było, przeważnie dolno przepustowy się robi, żeby on, znaczy górno przepust, dobrze, dolno część przepuszcza, górno wycina. Czyli do 3 kHz i żeby mniej więcej, bo do szumu, nie? Trzaski, burki, w WC będzie wchodzić, w MC i niby mała fajna zabawka, nie? A cały świat słychać na falach krótkich. To bardzo fajnie pracuje. Myślałem, że będzie więcej walić z syntezy. A, jeszcze jest jedna częstotliwość. 100 kHz. Pracuje wyświetlacz. Pracuje wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 100 kHz. Zresztą widać migotanie na kamerce. No. A teraz próbujemy to postawić na jakiś ekran. Na jakiś ekran jeszcze? Na jaki? O, żeby całkowicie jeszcze górny dojdzie metal. Tak się zastanawiam, czy w starej tej oftonie nie wywalić. To będzie fajne. Akurat wejdę z boku, słuchajcie. Jak mi to wejdzie to z boku, to tutaj będzie na dwa lajonki. Na dwa, nawet na cztery, na trzy lajonki będzie można wcisnąć z boku. Będzie fajna obudowa, słuchajcie. Z jakiejś starej 313 czy tam 15. Dobra, ruskie to nie. Na Polskę nie mamy propagacji, słuchajcie. Słuchasz tych Polaków, ale bardzo słabo.
Nie pokażę wam dzisiaj. Jak już skończę i będzie już wszystko pozamykane w ładnej obudowie. I wiecie co wam powiem? Te uszy tutaj jakoś ładnie powyginam, tak żeby było można przykręcić do tych bocznych ścianek. Te blaszki. Ten głośniczek wejdzie w środek, a z tyłu jeszcze będzie jedno. Dobra, dosyć tego szumofonu. Będzie jeszcze jedno gniazdko. Z przodu tutaj jeszcze dojdzie, zamiast, miałem tu jeszcze cyferkę jedną wklepywać, ale nie będę. Bo tutaj wejdzie w tą wnękę między wyświetlaczem a szczytem, wejdzie regulacja głośności z przełącznikiem, z włącznikiem. Czyli drugie pokrętło, nie? Wejdzie, to wszystko wejdzie na przednią ściankę. Będzie potencjometr z włącznikiem. Pozdrawiam. Jak dotrwaliście do końca tego mego marudzenia, to efekt zaczyna powalać. Fajny. A jeszcze jedno. Nie będę robił drugiego egzemplarza, tylko tutaj dołożę płytkę z przekaźnikami i z mikrofonowym przedwzmacniaczem, preampem. Po prostu musimy zawęzić tę modulację do 3 kHz. Tu będzie mała płyteczka, a tu, w tej komorze, o tu, tam gdzie siedzą filtry, dojdzie jedna płytka nad filtry i tutaj będzie zamontowana końcóweczka mocy. Nie dużej mocy, ale będzie... Ale będzie TX. Koniec.